Namaste! Bardzo mi miło powitać Cię na naszej ceremonii o numerze 213. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Z całego serca dziękuję, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną oraz innymi uczestnikami i razem tworzymy ten nowy i piękny świat. Gwarantuję Ci, że klucz do szczęścia o numerze 213 będzie niesamowitym skokiem do innej świadomości, że wszystkie te wskazówki zastosujesz w Twoim codziennym życiu, aby iść z lekkością i radością do realizacji wszystkich Twoich marzeń i pragnień. Mamy dzisiaj niesamowite przesłania, bardzo dużo symboliki. Będziemy mówić o czystości i krystaliczności arcykapłanki, czyli tworzeniu, kreowaniu, o tej długiej drodze, którą masz już za sobą i tym momencie, gdy dochodzisz do oazy. Będziemy mówić o wewnętrznym ogrodzie. Zadam Ci pytania, jak tam w tym Twoim wnętrzu wygląda. Czy ten ogród jest piękny, zadbany, pełen kwiatów symbolicznie, czy też pełen chwastów i zarośnięty? Będziemy mówić o sile maga, czyli świadomość, myśli, słowa, działania, komunikacja, tworzenie tego nowego, wpływanie na Twoje życie, ten świat i wszechświat. Będziemy mówić o niesamowitej wibracji cesarzowej, tej wielkiej matki, tej, która ma mądrość wyższą i jest symbolem bogactwa i obfitości, która chroni innych, która jednocześnie daje, ale również bierze, która opiekuje się innymi i jest dla nas symbolem miłości, matki miłości bezwarunkowej. Będziemy mówić o energii Wszechświata, czyli o przejściu wszystkich etapów od 0 do 21, czyli od błazna do Wszechświata i o tym, co należy ściąć, od czego należy się uwolnić w tym nowym procesie, w tym nowym etapie wyższej świadomości. Uwalnianie się od tych więzów, które sama sobie nałożyłaś albo sam sobie nałożyłeś w ostatnich latach, miesiącach lub tygodniach. Będziemy mówić o transformacji wewnętrznej. No i oczywiście o śmierci, o każdym końcu, który jest jednocześnie nowym początkiem. O uwolnieniu się od pewnych rzeczy z przeszłości, bo jeżeli wchodzisz na kolejny poziom świadomości, no to coś trzeba zostawić za sobą, aby otworzyć się na to nowe. Mnóstwo symboli, które postaram się przekazać w Twoje dłonie bardzo prostym językiem, abyś mogła, abyś mógł zastosować to już dzisiaj. Wiesz, ta ceremonia jest niesamowita, bo spotykamy się w momencie apokalipsy, spotykamy się w momencie boskiej sprawiedliwości, gdzie to stare odchodzi, to nowe się kształtuje. I tak również zmieniła się w ostatnich tygodniach cała nasza społeczność. Wszystkich tych osób, które biorą udział w ceremoniach. I muszę Ci powiedzieć, że jestem szczęśliwa i dumna z nas wszystkich. Z tych osób, które są tutaj od samego początku, ale również tych nowych osób, które znalazły drogę, doszły do naszej społeczności i teraz nadrabiają zaległości. Nasza społeczność dokładnie w tym momencie osiągnęła najwyższy dotychczasowy poziom krystaliczności, czystości i mądrości. Zostały te osoby,
które naprawdę zasługują na to, co najlepsze, na tą zmianę, przemianę i które mają ogromną siłę i ogromną moc do zmiany swojego życia, tego świata i wszechświata. I te wszystkie nowe osoby, które do nas doszły, również mają taki sam poziom świadomości. Naturalnie każdy z nas jest inny. Każdy ma inne doświadczenia. Indywidualność, niepowtarzalność, ale ten poziom świadomości, który mamy wszyscy razem, aktualnie uczestnicy ceremonii, jest tym, z którego możemy być dumni, bo bardzo długą drogę mamy za sobą. Doświadczeń, różnych czasami trudności. Można to porównać do głodu, chłodu, wędrówki przez pustynię. I teraz dotarliśmy do takiego momentu, gdzie możemy kształtować naszą wewnętrzną oazę, nasz wewnętrzny ogród idealnie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w ostatnich miesiącach i ostatnich tygodniach odpadły z naszej społeczności wszystkie te osoby, które nie zasługiwały na to, by w niej być. Te osoby, które narzekały, że ceremonie są za długie, że nie mają czasu, aby zastosować te przesłania w swoim własnym życiu, które biegały od jednej wróżki do drugiej wróżki i tylko pogarszały swoją sytuację. Te wszystkie osoby, które zamiast coś robić, wolały narzekać. To wszystko odpadło. Te osoby, które przyszły na chwilę, żeby coś zobaczyć, czy znajdą coś nowego, ale nie umiały tego zastosować albo nie chciały tego zastosować, bo dla chcącego nie ma nic trudnego i uważam, że ta wiedza jest tak prosta, że każdy z nas może ją zastosować. Te wszystkie osoby odeszły. One siedzą sobie teraz w swoim bagienku i tam narzekają na swój los. A zostały te osoby, które są gotowe na przemianę swojego własnego życia, tego świata i wszechświata. Zostały te osoby, z którymi nadajemy na tych samych falach. I to jest dla mnie tak symboliczne. Wszystko dzisiaj jest takie symboliczne. Zwróć uwagę. Cały czas w tle słychać koszenie trawy. Naturalnie są to kosy z innej technologii niż na przykład w średniowieczu i inne niż widoczne na tej karcie 13, czyli śmierć, która kosi. Inne są to sierpy niż te widoczne na karcie 21 wszechświata, czyli ten sierp, który coś kosi, który coś ścina, ale ta symbolika jest taka sama. Wszystko to, co było gotowe do ścięcia, to, co nie chciało się rozwijać, to, co nie chciało się zmieniać, nie chciało się transformować, czyli było martwe, bo jeżeli coś jest w stagnacji, to jest martwe, odpadło. I dzisiaj jeszcze z nas, tych, którzy tutaj zostali, tych, którzy tutaj doszli, odpadną różne stare przekonania. I to koszenie w tle, takie symboliczne. Wszystko jest bardzo symboliczne. Ta krystaliczność, ta czystość, to wszystko, co w nas i co wokół nas. I tak jak magiczna oaza, w tym momencie jest bardzo wypielęgnowana. Wszystkie kwiaty kwitną, wszystkie rzeczy są uformowane, również pościnane, jest wiosna. Wszystko jest w pełnym rozkwicie. To bogactwo i różnorodność. A ty wiesz, jak powstawała nasza magiczna oaza? Na pustyni. Na pustyni, miejscu zniszczonym przez człowieka, krok po kroku stworzyliśmy taki rajski ogród, tak go nazwę. I symbolika, popatrz, koszenie, usuwanie, ta boska sprawiedliwość, ten czas apokalipsy, to stare odchodzi, to nowe się kształtuje. Poznajemy się po wibracji, zostają tylko ci, którzy mają podobną wibrację. I tak dzisiaj ta symbolika jest ukryta w karcie 21, czyli Wszechświata. I dlaczego dzisiaj o tym mówię? Bo popatrz, ten proces, jak zmieniała się nasza społeczność, jak ja się zmieniałam, jak ty się zmieniałaś, ty się zmieniałeś. Ten cały proces trwał bardzo długo. Bo jak długo spotykamy się na ceremoniach i jaka niesamowita ilość ludzi przez te ceremonie się przewinęła.
ile ludzi zostało, ile nowych doszło, a ile odeszło. To jest niesamowite i tak samo jak w czasie apokalipsy zostają tylko ci wybrani. Ci, którzy są gotowi na to stworzenie tej nowej ziemi i życie na nowej ziemi. A wszyscy, którzy są konserwatywni, skostniali, którzy wolą siedzieć w swoim bagienku zamiast coś zmienić, którzy wolą zaakceptować ten świat takim, jakim jest, poddać się, dać się zniewolić, oni wszyscy odeszli. I jesteśmy w takiej niesamowitej społeczności, gdzie teraz, gdy mówię do Ciebie, gdy mówię do Was, to mam taką niesamowitą lekkość, taką niesamowitą radość, bo wiem, że dzisiaj moje słowa trafiają tylko i wyłącznie do odpowiednich ludzi i do odpowiednich dusz, a nie do byle kogo. Dzisiejsza ceremonia niesamowita. Mnóstwo symboliki. Postaram się przedstawić to wszystko bardzo prostymi słowami, aby było Ci łatwo to zastosować już dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, ale już dzisiaj. I aby nie przedłużać, zaczynajmy. Rozpoczynamy od tego, co zwykle. Od aktywacji wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, z tą kwitnącą wiosną, magiczną oazą, wypielęgnowaną, gdzie wszystko ma swoje miejsce, gdzie każdy kwiat, każdy owoc, każde drzewo ma swoje miejsce i zostało uwolnione od tego wszystkiego, co chciało to przytłumić, zniszczyć, zagłuszyć i zająć to szczególne miejsce. O tym będziemy za chwileczkę rozmawiać, bo to jest symbol tego ogrodu wewnętrznego, tego wypielęgnowanego ogrodu wewnętrznego, a nie takiego chaosu, gdzie tylko to, co silne, co chce inne stłumić, przytłumić, zająć tego miejsce, się rozkoszuje. Mamy te dwa zupełnie inne miejsca. Ten zadbany ogród i ten niezadbany ogród, który po pewnym czasie tak zdziczeje, że zostaje całkowicie zniszczony. Dzisiaj będziemy o tym mówić i dlatego chciałabym, żeby w tym czasie połączenia z tą magiczną oazą, abyś przyjęła mnóstwo tej energii, tego porządku, pielęgnacji, czystości, krystaliczności, rozkwitu, bogactwa i obfitości do Twojego życia, do Twojego wnętrza. Proces oczyszczenia, podwyższenia wibracji bardzo ważny dla nas wszystkich, aby utrzymać tą krystaliczność w nas. Aby więc nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie i z każdym wydechem wydychasz również światło, jeżeli masz go pod dostatkiem lub to, od czego pragniesz się uwolnić, co może przyczepiło się do Ciebie ostatnich dniach lub tygodniach. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech. Jeszcze raz. Głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz. Głęboki wdech światła i wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. Rozpoczynałem proces oczyszczania i podwyższania wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii, proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz.
siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Poczuj to światło w Tobie, jak rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. To światło świadomości i mądrości wyższej. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy, ze wszystkimi czterema żywiołami, bo każdy z nich będzie Ci potrzebny w kolejnych dniach i tygodniach. Teraz możesz mieć oczy otwarte, oczy zamknięte. Jak czujesz się najlepiej? Skup się na energii, przyjmij jak najwięcej i korzystaj z niej. Jak tylko możesz i kiedy chcesz. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bukardi Marei Marin, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Strażnicy żywiołu powietrza, strażnicy wschodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy żywiołu ognia, strażnicy południa, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy żywiołu wody, strażnicy zachodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy żywiołu ziemi, strażnicy północy, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Ptaszy grudzik. Energie tego miejsca, magicznej oazy, płyną do Ciebie. Energia złotego promienia mądrości wyższej, by podejmować mądre decyzje, płynie do Ciebie. Energia odnowienia i regeneracji płynie do Ciebie. Energia fioletowego promienia, przemiany i transformacji płynie do Ciebie. I energia krystaliczności płynie do Ciebie. I na sam koniec różnorodność, bogactwo i obfitość form i treści płynie do Ciebie. Dziękuję. Momencik milczenia i za chwileczkę zaczynamy nasze spotkanie. Znowu zmienię miejsce, żeby było mnie lepiej widać. Słońce jest z tej strony. Zaczynajmy więc. Symbolika 213. Chodzi mi tutaj jakiś robaczek albo pająk. No, może symbolicznie właśnie pająk. 213. Co tutaj widzisz? Naturalnie. 2 i 1 i 3. 21 i 3. Albo 2 i 13. Zaczynamy.
Arcykapłanka, seria 200, czyli energia arcykapłanki. Myślę, że znasz ją już idealnie, ale mimo tego powtarzamy, ponieważ dla naszego dzisiejszego spotkania ma to również ogromne znaczenie. Przede wszystkim koncentrujemy się na tym, że arcykapłanka jest utkana ze światła i w sieci światła. Energia żeńska, biorąca, energia męska, prostolinijna, dająca i kreująca. Łuk bogini Diany, połączenie energii żeńskiej, okrągłej i energii męskiej, prostej. Naturalnie u stóp arcykapłanki mamy oazę. Długą drogę bowiem arcykapłanka ma już za sobą. Drogę wyrzeczeń. Od kapłanki do arcykapłanki mamy mnóstwo etapów, które musiała przejść, aby dojść do tego etapu, do tego poziomu świadomości. Arcykapłanka ma w sobie krystaliczność. Te kryształy pokazane na karcie to jest krystaliczność całej istoty. Krystaliczność, z czym nam się to kojarzy? Z czystością, jasnością, klarownością. Czystość wewnętrzna, czystość zewnętrzna. Czyli czystość w Twoim wnętrzu, ale również czystość, porządek, krystaliczność, klarowność wokół. W energii arcykapłanki nie ma zamętu, brudu, jakiejś mgły, jakiegoś zaćmienia czy braku świadomości. Czyli wszystko to, co kojarzy Ci się z bałaganem, nieporządkiem, brudem, bagnem, szambem, to wszystko należy usunąć z Twojego życia. Co rozumiemy pod pojęciem bagno, błoto, brud? Wszystko to, co zabrudza Twoje wnętrze albo Twoje otoczenie. Zabrudza je fizycznie albo zabrudza je energetycznie, naturalnie. Czyli fizycznie porządek, czystość, krystaliczność, to co znasz z mojego audiobooka o swetrach, które mają duszę, czyli utrzymanie tej czystości, porządku, krystaliczności w Twoim otoczeniu. Jeżeli jeszcze gdzieś w jakichś szafkach jest bałagan, jeszcze w jakimś miejscu coś gdzieś jest jakiś chaos, to nadszedł czas, aby to uporządkować, ponieważ jak wewnątrz, tak i na zewnątrz, jak na zewnątrz, tak wewnątrz. Czyli jeżeli masz bałagan na zewnątrz, brud na zewnątrz, ma to wpływ na Twoje wnętrze. I odwrotnie, jeżeli na zewnątrz tak to wygląda, no to dlaczego to powstało? Coś w Twoim wnętrzu jeszcze też temu odpowiada. Jeżeli chodzi o energię, to jest usunięcie z Twojego życia wszystkich tych brudnych ludzi, którzy mają brudne myśli, brudne słowa i brudne działania, czyli mówią źle o innych, którzy kopią dołki pod innymi, którzy Tobie zabrudzają Twoje myśli, Twoje otoczenie. Usunięcie tych ludzi. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne, ponieważ z wieloma tymi ludźmi jesteśmy niesamowicie związani. Ja również mam to za sobą. Wielu przyjaciół, znajomych, którzy naprawdę byli dla mnie ważni, ale okazało się, że mają na mnie bardzo zły wpływ. I wtedy musiałam wziąć tą kosę do ręki, ten sierp do ręki i się od nich uwolnić. Bez względu na to, jak było mi ciężko, trudno, jakie miałam wyrzuty sumienia i tym podobne. Bo tylko w tej świadomości, tej czystości, krystaliczności wewnętrznej i zewnętrznej możesz zmieniać Twoje życie i zmieniać ten świat i wszechświat na taki, jakim chcesz go widzieć. Tutaj symbolicznie czarny kot położył się u moich stóp na kablu, ale na razie zostawił go w spokoju. Mam go na oku, jakby co. Idziemy dalej. Czyli energia arcykapłanki, ten biały wielbłąd, to jest ta czystość i krystaliczność. Zobacz, popatrz na Twoje życie z tej właśnie perspektywy. Popatrz na wszystko. Wyszukaj wszystkie zabrudzenia. Wszystko to, co zabrudza Twoje
wnętrze i Twoje otoczenie i uwolni się od tego raz na zawsze, dokładnie teraz, gdy przechodzimy do zupełnie nowego etapu świadomości. Idziemy dalej. Dwójka, jedynka. Jedynka, czyli mag, mag transcendentny, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej pomiędzy Królestwem Białego i Królestwem Czarnego Maga. Mieliśmy już ceremonię, na której opowiadałam Ci o tej różnicy pomiędzy białym magiem i czarnym magiem i dlaczego w naszej drodze wybieramy tą drogę pośrodku, tą bardzo wąziutką drogę, złotą, królewską drogę do naszego własnego szczęścia, ale również jak w naszym życiu, tak i w naszym otoczeniu, czyli mikrokosmos równa się makrokosmos. Jesteśmy cząsteczkami, które tworzą nowy świat i nową Ziemię. Mak oczywiście ten symbol Merkurego, komunikacji, który wykorzystuje wszystkie narzędzia, które stoją do jego dyspozycji, aby wpływać na ten świat i wszechświat. Ten złoty mag, czyli mądrość wyższa, mądre decyzje, ale również złoto jako symbol bogactwa, obfitości, świadomości i królewskości. Ten mag, który żongluje różnymi narzędziami, które ma do swojej dyspozycji, aby wpływać na ten świat i wszechświat, który ma pełne połączenie z energią wyższą, przyjmuje te impulsy od źródła, od wszechświata i materializuje je tutaj na ziemi. Podobnie jak arcykapłanka przyjmuje te impulsy i tworzy tutaj tą nową ziemię, ten nowy świat. Mag wykorzystuje bardzo świadomie swoje myśli, słowa i działania i dzisiaj to jest bardzo ważne, znowu wracamy do tego tematu, ponieważ jest to chyba najpiękniejsze narzędzie, które możemy wykorzystać, aby kształtować nasze własne życie według naszych marzeń i naszych wyobrażeń. Ja jestem tego najlepszym przykładem, jeżeli ja doszłam do takiej perfekcji, aby to wszystko materializować, to Ty również do takiej perfekcji dojdziesz, prędzej czy później. Idziemy dalej. Arcykapłanka, mag i cesarzowa. Cesarzowa, gdy popatrzysz na tą kartę, to rzuca Ci się w oczy mnóstwo koloru. Koloru różowego, czyli miłość bezwarunkowa, kolor zielony, czyli płodność, tworzenie, wzrost, to nowe, kolor niebieski, czyli mądrość, również kolor niebieski jest symbolem mądrości, ale także tworzenie, kreowanie, ochrona, opiekowanie się. Cesarzowa jest symbolem tej wielkiej matki, matki ziemi, wielka matka. Czyli ta, która bardzo mądrze włada swoim terytorium. Ta, która wszystko ma pod kontrolą. O wszystkich się martwi, o wszystkich się stara, tak można powiedzieć, ale nie zapomina o sobie. Gdy jesteśmy w towarzystwie cesarzowej, to pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to jest to bogactwo. Bogactwo, obfitość, różnorodność. To bogactwo wewnętrzne, ale również to bogactwo zewnętrzne. Dzisiaj będziemy o tym mówić, o tym ogrodzie wewnętrznym, o tym bogactwie. I cesarzowa jest tą miłością bezwarunkową. Zwróć uwagę na symbolikę pelikana, który karmi swoje małe swoją własną krwią. To jest ta miłość matki, której do niczego nie można porównać. I taka prawdziwa cesarzowa to jest ta, która ma tą pełnię tej energii żeńskiej, tej opiekuńczości, tej troski, tej miłości, ale również tej mądrości wyższej. Zwróć uwagę, że na karcie cesarzowej mamy również orła, symbolika orła. Zapraszam Cię tutaj na moją stronę zwierzętamocy.org, aby zapoznać się z symboliką orła. I jest to biały orzeł. Jakież to ma przesłanie dla nas, Polaków, ten nasz biały orzeł? Idziemy dalej. Na tej karcie zwróć uwagę, że cesarzowa ma koronę i na szczycie, na samym wierzchołku tej korony jest krzyż maltański. Krzyż maltański jest symbolem połączenia tego, co duchowe, z tym,
co materialne. No ale co jeszcze widzisz na tej karcie cesarzowej, co od razu rzuca się w oczy? Naturalnie, cesarzowa w swojej prawej dłoni trzyma kwiat lotosu, który rozkwita na wysokości serca, czakry serca, a jej lewa dłoń, ta biorąca, wychodzimy z założenia, że jest praworęczna, pobiera te energie wyższe, przechodzą one przez nią do tej świadomości, do czakry serca. Czakra serca, gdzie prowadzi cię twoje serce. Czystość serca, krystaliczność, miłość do samej siebie, samego siebie, ale również miłość bezwarunkowa. Bezwarunkowa to jest różnica pomiędzy miłością a miłością bezwarunkową do tego świata, wszechświata, innych istot. To jest energia cesarzowa. Bogactwo i obfitość. Czy twoje życie jest pełne bogactwa i obfitości? Czy też biedy, ubóstwa, czegoś ci brakuje? Jeżeli jeszcze czegoś ci brakuje, to najwyższy czas, aby w pełni zapoznać się z tą energią cesarzowej. Ale o tym za chwilę. O tej sile myśli. Będziemy o tym rozmawiać i tworzeniu twojego wewnętrznego ogrodu, bo jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Czyli możesz zacząć od wnętrza i materializować to na zewnątrz, albo zacząć od zewnątrz i materializować to do wnętrza. Idziemy dalej. Mamy tutaj w 213 naturalnie 21. 21 ta uwolniona kobieta, która sama siebie uwolniła. Naga kobieta, która tańczy ten taniec wolności, niezależności, która nie musi już zakładać masek, nawet ubrań nie musi zakładać, nie musi grać jakiejkolwiek roli, tylko jest w pełni wolności. A gdzie się zaczyna wolność? W głowie zaczyna się wolność. O tym również za chwilę. 21. Ta kobieta tańczy ten taniec wolności, trzymając w swojej dłoni sierp. Sierp karty Madame Lenormand. Co ścinamy? Co wycinamy? Jakie chwasty wycinamy z naszego ogrodu, które nie mają tam miejsca, które chcą przykryć coś innego, zająć miejsce kwiatów czy innych roślin, które potrzebujesz w twoim ogrodzie. Czyli ścinanie to również, co jest gotowe do ścięcia. Ta kobieta jest uwolniona, ponieważ sama siebie uwolniła. Wzięła do ręki sierp i odcięła wszystkie więzy przeszłości, które zniewalały ją w jej istocie. Co cię zniewala? Jakie więzy sobie sama stworzyłaś albo sam sobie stworzyłeś, które cię zniewalają? Zadaj sobie to pytanie. Co cię zniewala? Co w twojej głowie? Jakie przekonania siedzą w twojej głowie, które cię zniewalają? Które cię ograniczają, które robią z ciebie niewolniczką albo niewolnika. Jakie więzy z innymi ludźmi cię zniewalają, robią z ciebie niewolniczką albo niewolnika? Odetnij je. Na tej karcie mamy węża, ten symbol transformacji i tutaj mamy już ten etap, gdzie ten wąż już nie kusi. Nie ma po co kusić. Bo ta istota się uwolniła ze wszystkich więzów, które sobie sama stworzyła, albo które nałożyli na nią inni, ona się uwolniła, więc i wąż już nie ma jak kusić. Jaka piękna symbolika. I na tej karcie mamy również cherubimy, te małe aniołki, amorki, jak je tam nazwiemy. I one śpiewają pieśń, że coś stare odchodzi, i coś nowe właśnie powstaje. Czyli te słowa z Apokalipsy świętego Jana. Coś się kończy, coś nowego powstaje. To coś musi się zakończyć. I wszyscy ci, którzy kurczowo trzymają się tego starego, będą przechodzić bardzo bolesny proces uwolnienia i transformacji. A ci, którzy rozumieją, że trzeba to puścić,
że trzeba się od pewnych starych rzeczy uwolnić, przejdą przez ten proces transformacji z radością i lekkością. I Ty na pewno będziesz do takich osób należeć. Przejdziemy ten czas apokalipsy z radością, lekkością i niesamowitą wdzięcznością, że siły wyższe pozwoliły nam być tutaj dokładnie w tym momencie. Bo jestem pewna, że wielu z Was przyszło tutaj na Ziemię w tej chwili tak samo jak ja, w wolontariacie. Sami żeście zdecydowali, że tutaj przyjdziecie. Dokładnie teraz, aby dokonać tych niesamowitych procesów. Najpierw w sobie, a potem na Ziemi i we Wszechświecie. Ten proces transformacji Twojej wewnętrznej jest bardzo ważny, bo on pozwala Ci dokonać tej transformacji na Ziemi i we Wszechświecie w tym momencie nowego początku. I uwaga, żebyśmy się dobrze rozumieli. Tutaj nie chodzi o nowy początek w rozumieniu elit i tych, którzy chcą tutaj trzymać system niewolniczy. Tutaj chodzi o nowy początek zgodny z wolą nieba, czyli powstanie tej nowej Ziemi. Pięknej Ziemi, wolnej od wszystkiego. Czyli nie będzie to już na takiej zasadzie czyńcie sobie Ziemię poddaną, tylko będzie na takiej zasadzie miłości bezwarunkowej i pełnej harmonii w byciu tutaj i teraz. Idziemy dalej. 13. Trzynastka. Ta karta, gdzie ta czarna śmierć bezwzględnie kosi. Uwaga, to, co jest gotowe do ścięcia. Czyli śmierć dokładnie wie, co jest gotowe do ścięcia. Co musi odejść, by zrobić miejsce dla tego nowego. Już wiele razy Ci mówiłam, rozwijasz się i to jest cudowne. Każdy z nas popełnia błędy. Każdy z nas robi jakieś głupoty, nazwijmy to tak, w naszym życiu. Bycia człowiekiem. Ale każdy z nas, z tych osób, które teraz są na ceremoniach, chce się rozwijać, chce doprowadzać swoje życie do perfekcji i wpływać na ten świat, aby ten świat był piękny, pełen miłości, pełen harmonii. I dlatego my rozwijamy się, idziemy do przodu i przechodzimy przez ten proces śmierci, apokalipsy i transformacji. A wielu ludzi niestety nie. I to nie jest tak, że ta siła boska jest niesprawiedliwa, tylko siła boska dokładnie wie, co jest gotowe do ścięcia, co przestało się rozwijać, co jest skostniałe, co jest martwe. Często współczujemy tym ludziom, którzy chorują, którzy przechodzą przez trudne sytuacje w swoim życiu. Mówiłam Ci już kiedyś, nie wolno współczuć. Możesz wysyłać miłość bezwarunkową, ale współczuć nie wolno. Ty nie możesz współczuć, czyli wspólnie czuć z tymi ludźmi, bo to jest ich los. Oni sami są kowalem swojego losu. Każdy z nich miał szansę, różne szanse. Bo siły wyższe dają nam wskazówki. Może Ty jesteś dzisiaj chora, chory, może czujesz się źle. To słuchaj. Słuchaj Twojego wewnętrznego głosu. Słuchaj mojego głosu, czyli siły wyższej. Słuchaj tego, co mówią do Ciebie istoty wyższe. A znajdziesz przyczynę swojej choroby, swojej słabości i będziesz się zmieniać, przemieniać, doskonalić i uzdrawiać. Nie współczuj, nie przyjmuj obcego krzyża, nie noś obcego krzyża, bo skończysz tak jak Jezus, który przyjął ten obcy krzyż na swoje barki. Ale On był Synem Boga. On przyszedł tutaj, aby pokazać nam to symbolicznie, jak to się kończy, gdy przyjmujemy ten obcy krzyż na swoje barki. Już Twój własny krzyż Ci wystarcza. Wiem, że wielu ludzi może się oburzyć. Pani Mario, ale gdzie tutaj miłość? Tak, to jest właśnie miłość do samej siebie i samego siebie, do świata i wszechświata. To, że Ty komuś współczujesz, że niesiesz jego krzyż,
To nie jest miłość. To jest miłość warunkowa. Dlaczego chcesz pomóc tej osobie? Bo chcesz lepiej wyglądać w oczach innych? Chcesz lepiej wyglądać w swoich własnych oczach? A gdzie jest miłość do samej siebie i samego siebie? Dobrze, idziemy dalej. Czyli ta śmierć. Ta śmierć, która ścina to, co jest gotowe do ścięcia. Każdy z nas dostaje szansę od siły wyższej. Jeżeli mamy oczy szeroko otwarte, to je widzimy i potrafimy zastosować tą wiedzę w naszym życiu. Zmienić swoje życie, ten świat i wszechświat. Popatrz, gdy niesiesz obcy krzyż, angażujesz całą swoją energię, by komuś pomóc wyjść z bagna. A co, jeżeli on wcale nie chce wyjść z bagna i tylko cię do tego bagna chce wciągnąć? Dlaczego sam nie jest w stanie nieść swojego własnego krzyża? Dlaczego ty to musisz robić? Ktoś zwala, brzydko mówiąc, odpowiedzialność za swoje życie na twoje barki? To nie jest w porządku. Każdy musi wypić piwo, którego sobie sam naważył. To jest ta boska sprawiedliwość. Jeżeli ty będziesz czyścić brudy innych, żeby im pomóc wyjść z bagna, to bardzo szybko oni ściągną cię w dół. A gdzie jest twoja misja? Gdzie jest twoje powołanie? Czy jesteś tutaj po to, żeby wyciągnąć jedną osobę z bagna, a może jesteś tutaj po to, żeby stworzyć inny świat? I tutaj trzeba wybrać priorytety. Pomagam jednej osobie wyjść z bagna, która może wcale z tego bagna nie chce wyjść. Marnuję mój czas, moją energię, a w tym czasie mógłbym zrobić tak wiele dla świata. Uratować tyle innych istot, które chcą wyjść z bagna, ale nie potrafią. Przekazać im wiedzę, pokazać im drogę, pokazać im, co należy zrobić, aby zmienić siebie, ten świat i wszechświat. Wpłynąć na ten świat, stworzyć tutaj coś pięknego. Wybierz, co ma dla ciebie priorytet. Jeżeli pomożesz wyjść tej jednej osobie z bagna, która wcale z tego bagna nie chce wyjść, to ile czasu zmarnowałaś i zmarnowałeś. Ja tutaj nie mówię o takiej pomocy ludziom, którzy chcą wyjść z bagna, bo są tacy, którzy chcą wyjść, ale to bardzo szybko zauważysz, bo wystarczy porozmawiać z tą osobą i ty już czujesz, ona chce się zmienić, ona chce wyjść z bagna. To wtedy warto zainwestować twoją energię. Ale nie warto inwestować swojej energii w ludzi, którym chcesz pomóc na siłę. Żebyśmy rozumieli tą różnicę. Tutaj nie chodzi o to, żeby nikomu nie pomagać, zamknąć oczy i nie widzieć, że ktoś tonie. Tutaj chodzi o to, żeby pomagać tym, którzy naprawdę chcą twojej pomocy i są w stanie potem stanąć na własnych nogach. Czyli ty im pomagasz na chwilę. Tak jak jest to takie stare powiedzenie, dać komuś rybę, czy dać komuś wędkę i nauczyć go łowić. To jest właśnie ta różnica. No i tutaj przejdziemy do tego tematu, tej symboliki 13, a później wrócimy do wolności i niewolnictwa. Symbolika 13. Masz na tej karcie pokazanego skorpiona, czyli transformacja. Masz na tej karcie pokazaną rybę. Rybę, która odchodzi, umiera. Symbol przeszłości. Przeszłość musi odejść, aby przyszłość mogła się ukształtować. Podobną symbolikę mamy na karcie cesarzowej, bo mamy tam bowiem gołębia. Twarz cesarzowej jest skierowana w kierunku przyszłości. Gołębia, białego gołębia. A odwraca głowę od tego małego wróbelka, czyli lepszy wróbel w garści czy gołąb na dachu? Moim zdaniem lepszy jest gołąb na dachu, bo symbolika gołębia, patrzenie w górę, patrzenie w kierunku przyszłości, a nie zadowalanie się tym małym byle czym, bez obrazy dla wróbelka. I taką podobną symbolikę mamy na tej karcie 13, tej ryby, tej przeszłości, która odchodzi. No i oczywiście węża,
który jest też symbolem przemiany i transformacji, który wkrótce połknie tą rybę, żeby móc ją przetrawić i żeby powstało to nowe i piękne. No i wszystko ma swoje znaczenie, także to ma znaczenie, że w ostatnich dniach przygotowałam dla Was kilka nowych filmów, takich publicznych filmów na serwisie YouTube. I tam jedna z oglądających zadała mi przepiękne pytanie, bardzo ważne, które tak pięknie dzisiaj pasuje do naszej ceremonii. I to nie jest przypadek, że akurat przed ceremonią pojawia się takie pytanie. A mianowicie, Pani Mario, jeżeli teraz tutaj przygotowują nam taki los, kto? No jakieś tam elity. To w co warto dokładnie teraz zainwestować? Czy w złoto, czy w ziemię, czy w co ogólnie zainwestować? Odpowiedziałam na to pytanie już w komentarzach, ale chciałabym nawiązać do tego w tej ceremonii. W co zainwestować? Wszystko zaczyna się w głowie. Czyli jeżeli ktoś siedzi w bagnie, w bagienku mu dobrze, bo jest cieplutko, albo siedzi w stadzie, bo w stadzie owiec czuje się bezpiecznie, lubi, że ma jakiegoś pasterza, który go pogania, który mu pokazuje, dobrze, teraz idziemy tutaj, teraz idziemy tutaj. Jeżeli ktoś siedzi w takim stadzie, idzie owca za owcą, co to oznacza? Że jest dobrowolnym niewolnikiem, czyli korzysta z tego bycia w stadzie, czyli bycia w systemie, symbolicznie, a materialnie mogą być to różne datki, mogą być to jakaś pomoc społeczna i tak dalej, i czuje się z tym dobrze, to ma świadomość niewolnika, ma świadomość owcy. I teraz, jeżeli taka owca z taką świadomością owcy będzie próbowała wyrwać się ze stada, to co się stanie? Po pierwsze, już pasterz zagoni ją do stada z powrotem, a jeżeli nie pasterz, to psy pasterskie ją pogryzą. Co to są psy pasterskie? To są te wszystkie osoby, które służą systemowi, czyli policja, wojsko, czy prawnicy, czy inni. Jeżeli jednak udaje się z tego stada wyrwać, a dalej ma świadomość owcy, to zjedzą ją wilki na zewnątrz. Takiej osobie poradzę jedno. Jeżeli dobrze jej w tym stadzie, to niech lepiej siedzi w tym stadzie. Kotki się biją? Walka o terytorium. I teraz popatrz na to z innej perspektywy. Jeżeli mamy to stado i w tym stadzie, wśród tych owiec, zabłąkał się wilk. Wielu z nas jest takim wilkiem w stadzie owiec, bo nasi rodzice, nasze otoczenie wmówiło nam, że jesteśmy takimi owcami, nie widząc, że płynie w naszych żyłach wilcza krew. I siedzimy w tym stadzie owiec, ale czujemy, że coś jest nie tak, że my nie pasujemy do tych owiec. I wtedy co należy zrobić? Zadbać o swoją wolność. Jeżeli jesteś wilkiem w owczym stadzie, to bardzo szybko uciekniesz z tego stada. Psy, naturalnie psy pasterskie, będą próbowały cię pogryźć, ale nie będą cię zaganiać z powrotem do stada, tylko będą próbowały cię wyrzucić poza stado. Bo jeżeli rozpoznają w tobie wilka, to dojdą do wniosku, że do stada nie pasujesz. A jeżeli do stada nie pasujesz, to jesteś zagrożeniem dla innych owiec. Więc pogryzą cię albo cię przegonią do wolności. Czyli co masz do stracenia? Nic nie masz do stracenia. Czyli jeżeli jesteś wilkiem w stadzie owiec, czyli dążysz do twojej indywidualności, twojej niepowtarzalności, chcesz zmienić twoje życie, chcesz osiągnąć coś, masz piękne cele, twoje własne, cele wyższe, twoją misję, twoje powołanie, to się nawet nie zastanawiaj, tylko uciekaj z tego stada. Bo jeżeli przejdziesz przez ten etap uwolnienia się od pasterza,
Pamiętasz, co mówiłam? Nie szukaj mistrza na zewnątrz, ten mistrz jest w tobie. Jeżeli wyrwiesz się poza te psy pasterskie, to one tylko wygonią cię do lasu i będą cię trzymać z daleka od tego stada owiec, więc dzięki Bogu, więc nie masz się co obawiać. Jeżeli się wyrwiesz z tego stada, uciekniesz do tego lasu przysłowiowego, do tej dżungli, to co tam spotkasz? Inne wilki, więc które razem z tobą może stworzą watahę wilków i będziecie razem polować na owieczki. Symbolika. Dobrze, pomijamy to polowanie na owieczki. Idziemy dalej. Czyli zwróć na to uwagę, jakie to jest symboliczne, jak dzisiaj jest to ukryte w tej symbolice arcykapłanki, maga, cesarzowej, wszechświata, uwolnienia się, ale również tego nowego początku. Uwolnienie się ze wszystkich więzów, to są również takie więzy stada. Jesteś wilkiem na zewnątrz, czyli priorytet. Wolność. Wolność zaczyna się w głowie. Jeżeli jesteś poza stadem i masz wolność w twojej głowie, no to szukasz ludzi podobnych do ciebie, czyli wilk trzyma się z wilkami, a inne wilki mają różne pomysły. Więc wtedy, gdy wyrwiesz się ze stada, gdy jesteś w tej wolności, to albo jesteś samotnym wilkiem, albo szukasz innych wilków. I w tym momencie dopiero zaczynasz myśleć o inwestycjach. Dopiero w tym momencie, bo jeżeli ty jesteś owcą i jesteś w stadzie i będziesz w cokolwiek inwestować, to albo pasterz ci to zabierze, albo psy pasterskie ci to zabiorą. Ale jeżeli ty już jesteś poza stadem i jesteś wilkiem, samotnikiem albo w watasze wilków, to wtedy możesz się zastanawiać w to, co w inwestować. I wtedy znajdujesz również dziury w płocie, czyli różne dziury prawne, różne furtki wyjścia, różne drogi wyjścia. I wtedy patrzysz, co robią inne wilki, szukasz twojej drogi, patrzysz, jakie są możliwości, ale już z innej perspektywy. Bo jeżeli ty siedzisz w stadzie, masz wokół siebie tylko same owce, lata jedna za drugą, to ty tam nic nie znajdziesz. Ty tam nie znajdziesz dobrych możliwości inwestowania, bo wszystkie inne owce co zrobią? Be, me, nie rób tego, siedź z nami tutaj, nie wychylaj się. Teraz rozumiesz, co to znaczy? Odciąć się od więzów, które cię blokują, iść twoją drogą indywidualności i niepowtarzalności, iść twoją jedyną drogą, twoją własną drogą, twojego serca i twojej wolności, która zaczyna się w twojej głowie. No i przechodzimy do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli ogród wewnętrzny. Jeżeli jesteś w stadzie owiec, to możesz sobie stworzyć najpiękniejszy ogród, jaki chcesz, a i tak inne owce ci to zeżrą. Wiesz, jak działają owce? Ty wiesz, że miałam owieczki w magicznej oazie i dziękuję Bogu, tak między nami, że teraz są u innego pana, innego właściciela i on się nimi zajmuje, bo one tutaj niszczyły wszystko. Wystarczyła godzina i było wszystko wyżarte. Wszystkie kwiaty były obmuldane i zjedzone, wszystkie drzewka były obrane ze skóry. Koniec świata, wystarczyła godzina i było pełne zniszczenie. I tak będzie z twoim wewnętrznym ogrodem. Więc jeżeli tworzysz twoją wewnętrzną oazę, albo twoją piękną oazę, twoje otoczenie, ale jesteś w stadzie owiec, a jesteś wilkiem w stadzie owiec, no to co się stanie? Wszystkie inne owce będą ci tłumaczyć, że to, co robisz, to jest złe, że to nie ma sensu, żeby się nie wychylać, bo ci głowę utną i będą zabrudzać twój czysty ogród. I te osoby z was, które bardzo długo są na ceremoniach, one dokładnie o tym wiedzą. Bo czasami jak komuś pokażecie, a słuchaj, ja tutaj słucham Marii Bukardi, to od razu wam rysują kółka po głowie. To jest niebezpieczne, to jest straszne. Słuchaj, ja jej w ogóle nie mogę słuchać. Ona dziwna jest, ona jakaś dziwna jest. Widzisz, to są właśnie owce. I owce zawsze będą ci tak tłumaczyć. To jest coś dziwnego, to jest coś nowego. Uważaj, uważaj, nie wychylaj się, nie idź w tym kierunku.
Tak to będzie wyglądać. Czyli jak będziesz tworzyć Twoją piękną oazę, Twój piękny rajski ogród w Twoim wnętrzu albo na zewnątrz, a będziesz w stadzie owiec, no to niestety te owce Ci to zjedzą, zniszczą i jeszcze Ci za przeproszeniem tam nasrają. Tak to będzie wyglądać. Tak jak wyglądało to w magicznej oazie. Przepiękne kwiaty, wszystko takie piękne. Godzina owieczki się tutaj dostały w jakikolwiek sposób przez płot, zwaliły płot, dostały się do magicznej oazy, wszystko było zjedzone, zniszczone i jeszcze było, za przeproszeniem, nasrane wszędzie i pełno much. Jakież to jest symboliczne, nieprawdaż? Dlatego naturalnie owce są cudowne. Ja kocham owieczki, kocham nasze owieczki. One są takie kochane i cudowne i przede wszystkim dlatego, że tak wiele nas uczą. Tak wiele nas uczą. I tutaj zachęcam Cię, jeżeli interesują Cię stare księgi, wróć sobie do Biblii, do całej historii króla Dawida, który był najpierw pasterzem owiec, a potem był najmądrzejszym królem w całej historii. Dlaczego? Bo widział, jak funkcjonują owce. Dobrze, bez komentarza, więc idziemy dalej. Jeżeli tworzysz Twój rajski ogród, Twój wewnętrzny ogród, to jak go tworzysz? Naturalnie poprzez Twoje myśli. Najpierw poprzez myśli, słowa i działania. Czyli ta symbolika maga. Tak jak tworzymy ogród czy oazę. Co robimy? Wybieramy różne rośliny, które chcemy, żeby w tym ogrodzie były. Czyli wybieramy konkretne myśli. A odrzucamy wszystkie te, które nie pasują, które tworzą nam chaos w naszym ogrodzie. Na przykładzie magicznej oazy. Mamy tutaj kilka roślin endemicznych, które są bardzo agresywne i które wyniszczają wszystkie inne. To są między innymi honeybush, to są, nie będę może tutaj wszystkich nazw przytaczać, bo będzie ich za dużo, ale przynajmniej takie, które znasz. Czyli są to zazwyczaj rośliny z Afryki, które są bardzo agresywne i jeżeli jedna taka roślina się pojawia w magicznej oazie, to w bardzo krótkim czasie, na przykład 2 miesięcy, 3 miesięcy, wyniszcza wszystko, ponieważ zawiera w sobie trujące substancje, które zanieczyszczają glebę i żadne inne roślinki nie mogą rosnąć. Czyli wystarczy, że jedna taka roślina, dwie takie rośliny, trzy takie rośliny mamy w magicznej oazie i jeżeli nic z nimi nie zrobimy, nie usuniemy ich z magicznej oazy, to magiczna oaza nie będzie magiczną oazą, bo w przeciągu pół roku wszystkie inne rośliny zostają zniszczone. Dlatego, co trzeba zrobić? Albo te roślinki trzymać w ryzach. Wszystko jest bardzo symboliczne, zwróć na to uwagę. Trzymać w ryzach, czyli bierzemy nożyce, sekator i obcinamy je, żeby były małe, żeby się nie rozmnażały, żeby nie szły dalej, żeby nie zarastały innych miejsc. Albo musimy niektóre ściąć, wyciąć. Niektóre musimy wyrwać z korzeniami, ponieważ ich korzenie już są trujące i zanieczyszczają ziemię albo usuwają wszystkie inne rośliny. Czyli jak popatrzysz na to symbolicznie, to mamy piękne myśli, symbolicznie są to kwiaty, są to owoce, to co chcesz w Twoim życiu, co chcesz zobaczyć w Twojej oazie, w Twoim rajskim ogrodzie, co chcesz zobaczyć w Twoim otoczeniu. Czyli jeżeli pracujesz nad tym, aby być osobą bogatą, żeby mieć wszystkiego pod dostatkiem, żeby móc pomagać innym istotom, pomagać ziemi, robić coś pięknego, to takie myśli muszą być wysiewane w Twoim ogrodzie. Symbolicznie oaza. Jeżeli zależy mi na
różnorodności, na tym, żeby było mnóstwo kwiatów, żeby mnóstwo insektów miało co jeść, żeby było tutaj mnóstwo zapachów, żeby były tutaj rośliny z całego świata, które są w harmonii między sobą, to taką oazę tworzę. Wysiewam takie rośliny, kultywuję takie rośliny, pielęgnuję takie rośliny, podlewam takie rośliny, a wyrywam chwasty, trzymam w ryzach rośliny, które są bardzo agresywne i tak samo w naszym ogrodzie wewnętrznym. Co wewnątrz, to na zewnątrz. Czyli jeżeli chcesz mieszkać w pięknym domu, mieć jakieś tam, nie wiem, oszczędności na koncie, chcesz być osobą, która ubiera się w piękne ubrania, je dobre, zdrowe jedzenie, która angażuje się, kupuje na przykład różne tereny i tworzy oazy dla tego świata, dla ziemi, która się angażuje w jakąś ochronę różnych gatunków, prawda? I chcesz się na tym skoncentrować, chcesz tworzyć sztukę i tak dalej, to takie myśli w Twoim wewnętrznym ogrodzie mają miejsce. I na tym się koncentrujesz, czyli wysiewasz piękne myśli, wyobrażasz sobie, jak to już jest w tym Twoim ogrodzie, czyli jak wygląda Twoje życie, że już jesteś tą osobą, że już to robisz, że tak funkcjonujesz, że tak działasz, że tak się ubierasz, że tak jesz. I to wysiewasz. Co wysiewasz, to będziesz zbierać. Nie można wysiać owsa i zebrać karczochów. Nie można wysiać ostu i zebrać melonów na przykład. Czyli takie myśli świadomie cały czas wysiewasz, a obcinasz, wyrywasz, niszczysz wszystkie te myśli, które są chwastami w Twoim ogrodzie. I teraz, jeżeli masz taki obraz, który przytoczyłam, to myśli chwasty to będą takie, że na przykład, o Boże, czy też mi wystarczy, żeby zapłacić rachunki w przyszłym miesiącu? O Boże, no na tej, tutaj taką mamy trudną sytuację na ziemi. Kto wie, czy to teraz się nie rozprzestrzeni? O, coś mnie boli, no muszę iść do lekarza, bo to może być coś złego. To są myśli chwasty. To są myśli chwasty, które zanieczyszczają Twój ogród i tworzą Twoją rzeczywistość. Jeżeli Ty się dzisiaj martwisz o to, czy zapłacisz rachunki w przyszłym miesiącu, no to już wysiałeś takie myśli do wszechświata i one wykiełkują i naprawdę będzie Ci trudno zapłacić te rachunki w przyszłym miesiącu. Więc jeżeli taka myśl się pojawia, to Ty wiesz, że to jest chwast. A jeżeli chwast się pojawia, to chwasty mają to do siebie, że bardzo szybko rosną. Bardzo szybko rosną. I zajmują miejsce w Twoim ogrodzie. I tutaj naturalnie bardzo trudno to porównać do prawdziwego ogrodu, bo ja również w magicznej oazie mam wiele chwastów, które ludzie nazywają chwastami, ale one nie powstały przypadkowo. Ja je tam posadziłam, wysiałam, to ich jest miejsce i ja nie uważam je za chwasty. Uważam na przykład pokrzywy za cudowne rośliny, różne osty za cudowne rośliny, czyli nie uważam je za chwasty. Ale mam chwasty w magicznej oazie, które muszę usuwać, jak na przykład honejbusz, który niszczy wszystko, jak na przykład eukaliptusy. Gdyby one się tutaj rozprzestrzeniły w większej ilości, to zniszczą wszystko. Takie chwasty mam i również je usuwam. Czyli można troszeczkę to porównać, ale żebyśmy się dobrze rozumieli. Uważam, że chwasty to są takie rzeczy, które bardzo szybko rosną, bardzo szybko zanieczyszczają otoczenie i chcą zająć całe terytorium. O, to mam na myśli. Nie wszystkie chwasty to są dla mnie chwasty. Dobrze, idziemy dalej. Czyli takie myśli, że a coś mnie boli, to na pewno jestem chora albo jestem chory i muszę iść do lekarza i przyjąć jakieś tam medykamenty. Jeżeli się na tym koncentrujesz, to wysiewasz i to będziesz zbierać. Dobrze, myślę, że to jest jasne. Czyli tworzysz Twoją oazę, Twój ogród, wysiewając
piękne myśli. Od myśli się zaczyna. Myśli są najważniejsze. Oczywiście słowa i działania idą za tym, ale myśli są najważniejsze. I teraz patrzysz na całe Twoje życie z tej właśnie perspektywy. Na to wszystko, co Ci się przydarzyło w przeszłości. I bądź szczera sama z sobą i bądź szczery sam z sobą. Naturalnie to Twoje myśli stworzyły taką rzeczywistość. I czasami są to takie myśli, które trudno wyłapać, bo one się pojawiają. Nagle taka myśl, o, coś tam, coś mnie boli, to pójdę do lekarza. Za miesiąc już o tym nie pamiętamy i dziwimy się, dlaczego jestem chora, czy jestem chory. Dlatego, że takie myśli były w Twojej głowie. To jest właśnie ta boska sprawiedliwość, o której już mówiłam w ostatnim czasie. Co wysiewasz, to zbierasz. Dlatego wysiewaj świadomie i pielęgnuj Twój ogród. Jeżeli tam jakieś chwasty zaczynają się rozprzestrzeniać i zaczynasz się martwić o to, o to, o to, o to, o to, to przypomnij sobie nasze dzisiejsze spotkanie i wyrwij ten chwast. Albo utnij mu głowę, żeby nie mógł się rozrastać. I zacznij pielęgnować te inne rzeczy, które chcesz w tym Twoim ogrodzie zobaczyć. Przepiękna symbolika. Czyli podsumowując dzisiejsze spotkanie, patrzysz na całą przeszłość z tej innej perspektywy. Odcinasz, uwalniasz się od wszystkich więzów, uwaga, brudów, myśli, ludzi, które blokowały Cię, hamowały albo zanieczyszczały Twój wewnętrzny ogród. Czyli patrzysz na całe Twoje otoczenie dzisiaj. To, jak żyjesz, to, jak mieszkasz, to, jak się ubierasz, to, co jesz, jak się czujesz, z tej właśnie perspektywy, że sama to wysiałaś, sam to wysiałeś. Czasami nieświadomie, ale jesteśmy tutaj po to, żeby budować świadomość, a nie budować na nieświadomości. Dlatego patrzysz na to wszystko i powiesz, no tak, martwiłam się o to, że sąsiedzi niefajni, albo sąsiad coś tam. No i to wzmocniłam, wysiałam to, wysiałem. Martwiłam się, że nie wiem, włosy mi wypadały, czy włosy są nieładne, czy coś w tym sensie. No i co wysiałam, co wysiałem? To dzisiaj zbieram. Na wszystkie aspekty Twojego życia popatrz z tej perspektywy. Co wysiałaś, co wysiałeś, jakie myśli były w Tobie, takie myśli były w Twoim ogrodzie i to się rozprzestrzeniło. I zrób porządki. Wyrwij chwasty, przytnij im głowy, żeby nie mogły się rozrastać i bardziej pielęgnuj te myśli, które chcesz, aby przyniosły plony w przyszłości. Czyli jeżeli chcesz, żeby Twoje życie było pełne bogactwa, obfitości, spełnienia, samorealizacji, miłości do samej siebie, do samego siebie, to pielęgnuj takie właśnie kwiaty w Twoim ogrodzie. Takie myśli. Je podlewaj, o nie dbaj, je wysiewaj. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, że cała ta symbolika jest jasna, ułożyła się dla Ciebie w całość. Ja życzę Ci z głębi mojego serca przede wszystkim odwagi. Odwagi, aby popatrzeć na Twoje życie z tej właśnie perspektywy, że sama to stworzyłaś, sam to stworzyłeś, co teraz masz. A następnie życzę Ci odwagi, aby wyciąć, odciąć, skosić wszystko to, co do Ciebie nie pasuje, wyplenić wszystkie chwasty, których nie chcesz w Twoim ogrodzie i zacząć pielęgnować to, co chcesz, aby było Twoją rzeczywistością. To podlewać, to pielęgnować. Pamiętasz tą piękną przypowieść o tych dwóch wilkach, którego wilka karmisz, ten zwycięży. Które kwiaty, które myśli podlewasz, te staną się rzeczywistością, te się będą rozmnażać, te będą rozkwitać. Jeżeli będziesz podlewać chwasty i pielęgnować cały czas te chwasty, różne braki, niepewności i inne strachy i obawy, to one będą się rozrastać w Twoim ogrodzie, w Twojej codzienności. Zadaj sobie więc pytanie, co chcesz pielęgnować i przede wszystkim życzę Ci odwagi, aby już dzisiaj zacząć. Nie odkładać na później, tylko już dzisiaj zacząć. Konkretny obraz Twojego ogrodu. Jak ma Twoje życie wyglądać? Wewnętrzne, zewnętrzne.
jak ma wszystko wyglądać w Twoim życiu. Twoje ciało, Twoje ubranie, Twoje jedzenie, Twoje otoczenie, to co robisz w ciągu dnia, samorealizacja, miłość do samej siebie, samego siebie, jak to wszystko ma wyglądać. I to od dzisiaj wysiewasz i to od dzisiaj pielęgnujesz. Czujesz tę gotowość? No to zaczynajmy. Ja również jestem w tym procesie, ponieważ doszłam do wniosku, że jeszcze chciałabym udoskonalić mój wewnętrzny i zewnętrzny ogród, czyli jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Idź z tą energią cesarzowej. Bogactwo, obfitość form i treści, połączenie tego, co duchowe, z tym, co materialne i z taką lekkością i radością, jak ten mały czarny kociak, który teraz tutaj w pełnej wolności, w pełnej niezależności cieszy się życiem, cieszy się tym, co jest w nim i wokół niego. A ja życzę Ci z głębi mojego serca spełnienia wszystkich Twoich marzeń, wszystkich Twoich pragnień i widzimy się wkrótce na ceremonii o numerze 214. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.